No cześć, witam Cię serdecznie. Tutaj Tomek z Florence Market. Jesteśmy w Florence Marketowej dżungli dzisiaj, w jednej ze szklarni, gdzie przygotowujemy powoli rośliny do zimy. Nastała jesień. Pora, kiedy temperatury spadają poniżej już 10 stopni Celsjusza na zewnątrz. Robi się zimno, wszyscy się ubieramy. Rośliny też, słuchajcie, przygotowują się do nastania zimy. W jaki sposób? Otóż, słuchajcie, zmieniają kolory i barwy liści. Dlaczego tak się dzieje? Opowiem za chwilę. Powiem Ci, co dzisiaj zobaczysz w filmie. Przede wszystkim skupimy się na marantowatych, bo marantowate u nas to właśnie święto w okresie jesieni. Wszystkie marantowate macie minus 10%, jeżeli użyjecie kodu rabatowego, o którym powiem Wam na samym końcu filmu. Następnie też powiem Wam o ksantosomie, bo ksantosoma dzisiaj w mega promocji minus 50% wszystkie ksantosomy. Tak, ta piękna roślina o ze zniżką 50% dla Was właśnie do 15 października. Zawsze do 15 i do 30 mamy promocje, zmieniamy je cały czas dla Was. Są to nadwyżki produkcyjne, a są one po to właśnie, żebyście mogli kupić rośliny taniej. A my teraz, kochani, przechodzimy właśnie do tych pięknych barw jesieni. Pewnie zauważyliście pewien spektakl barw, kolorów, przechadzając się po parkach czy po różnych ogrodach, że rośliny po prostu zmieniają kolorystykę. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim fotoperiodyzm. Skraca nam się dzień, mniejsza ilość słońca i rośliny dostały impuls, aby po prostu przetwarzać skrobię i przekazywać ją do korzeni, aby przetrwać właśnie okres zimowy. Te czerwone barwy to oczywiście antocjany, które po prostu gromadzą się w liściach. Czerwone kolory roślin też mówi się, że mają odstraszać szkodniki w okresie zimy, aby po prostu roślinom było łatwiej przetrwać właśnie w tym czasie. Ale pewnie różne barwy ciekawe, jesienne zauważyliście też na roślinach domowych. I słusznie, tak się też dzieje. Czy też choje, czy jakieś odmiany filodendronów przebarwiają liście w kolorach czerwieni. Bardziej intensywnie, tak jak mówiłem, to jest właśnie ten fotoperiodyzm, który tak właśnie oddziałuje na rośliny. Więc czasami nie przejmujcie się tym, że Wasze rośliny zmieniły barwy. Nie jest to efekt jakichś czynników przenawożenia, przelania, czy też złej Waszej pielęgnacji, tylko po prostu czasami jest to kwestia tego, że nastała jesień. Filodendron w odmianie Burgundy Princess właśnie w okresach jesieni przebarwia się dosyć mocno w kolorach czerwonych, czyli antocjany, karoteny też tutaj wchodzą w grę, które wybarwiają liście w kolorach pomarańczowych i przekazuje roślinę troszeczkę więcej składników odżywczych w tym momencie do korzeni, aby go po prostu zabezpieczyć. Ale to nic, taki jest po prostu, tak działa zegar biologiczny na rośliny, tak one reagują. Inną rośliną, która pięknie się przebarwia, może być na przykład choja. Choja w odmianie Vajetti też zaczęła przebarwiać swoje listki w kolorach czerwonych, takich bordowych. I oczywiście, zobaczcie, co się pojawiło. W okresie późnego lata już zawiązała pąki kwiatowe. Także fantastyczne jest to, że choje właśnie, kiedy mają cieplutko, to tą energią z lata wytwarzają piękne kwiatostany, które przepięknie przede wszystkim pachną. Inną roślinką, która... inną choją w zasadzie też, która pięknie wybarwiła liście w kolorach czerwieni, to właśnie choja tricolor z Carnosa. Zobaczcie, jak ona pięknie tutaj się prezentuje. Także głównie młode liście się mocno wybarwiają, kiedy poczują spadki temperatury. Ale wcześniej mówiliśmy o roślinach ogrodowych, o roślinach parkowych. One też zmieniają kolorystykę. Zobaczcie, w przypadku hołtuni jest to bylina wieloletnia, która gubi liście na zimę, ale tutaj właśnie o tej porze, kiedy poczuła chłód, zaczęła wybarwiać się w kolorach właśnie czerwonych. Niby mówi się właśnie, że te kolory czerwone mogą odstraszać szkodniki, czy tak jest, nie wiem, ale nie zdziwiłbym się, bo rośliny też mają różne patenty na przetrwanie. Tutaj zobaczcie, bergenia,
ciekawa roślina, bardzo odporna na suszę. No to w sumie rośliny ogrodowe, ale zaraz przejdziemy oczywiście do roślin egzotycznych. Chciałem Wam tylko pokazać, jak mocno rośliny reagują właśnie na te spadki temperatur. Bergenia to jest jedna z mocniej wybarwiających się bylin w kolorze czerwieni. A my, kochani, przejdziemy teraz do rośliny, o której wspominałem wcześniej. Roślina, która przede wszystkim aktualnie jest w świetnych cenach. Mowa tutaj o ksantosomie. Minus 50% na te piękne rośliny dla Was do 15 października. Więc korzystajcie z okazji, bo naprawdę warto. Ksantosoma, roślina, która naprawdę ma małe wymagania, ale mówiłem o tym już w ostatnich filmach. Jeżeli macie ochotę, to zerknijcie tam. Tam też dowiecie się więcej odnośnie jej uprawy. Dzisiaj powiem Wam o ciekawostkach związanych z ksantosomą. Dokładnie chodzi o to, że roślina przede wszystkim oczywiście uchodzi w Polsce jako ozdobna w domach, ale na przykład w Meksyku czy w Teksasie roślina ta jest uprawiana normalnie w ogrodach i tam sobie pięknie rośnie. Co jest wyjątkową cechą ksantosomy? Wyjątkową cechą i taką ciekawostką jest to, że roślina zakwita, oczywiście tak jak wszystkie areace, taką piękną kolbą, ale czas zakwitania jest bardzo krótki. To tylko 2 dni. Oczywiście tworzenie tej kolby trwa troszeczkę dłużej, natomiast otwieranie tej kolby i proces zapylenia trwa tylko 2 dni. Jak to się, słuchajcie, dzieje? Roślina w przeciągu tych 2 dni ma kilka ważnych rzeczy do zrobienia. Pierwszą jest to, że musi wytworzyć sporą temperaturę. Tak, słuchajcie, ksantosoma podczas zakwitania wytwarza temperaturę 42 stopni wewnątrz kwiatostanu. Także jest to taki proces, który służy do zwabiania przede wszystkim owadów. Głównie właśnie z podrodziny rochyńcowatych. Jest to chrząszcz, który po prostu wchodzi do tej kolby i w tym ciepełku zapyla kwiatostan. Chrząszcze z podrodziny rochyńcowatych oczywiście mają tylko 2 dni na to, żeby doszło do zapylenia i też tak się dzieje. Następnie na kwiatostanach powstaje kilkadziesiąt pięknych owoców i młode nasiona, które umożliwiają jakby rozmnożenie tej rośliny. Oczywiście roślina też rozmnaża się przez podział kłączy, więc bez problemu możecie to sami zrobić w Waszych domach. A my, kochani, teraz idziemy sobie do miejsca, w którym zobaczycie marantowate, czyli temat, który jest dosyć gruby aktualnie, bo marantowate zawsze jesienią u nas są w bardzo, bardzo fajnych, niskich cenach. Oczywiście używając kodu rabatowego marantowate macie możliwość zakupu ich w fajnych cenach. Minus 10% przede wszystkim, o to chodzi. Czy rośliny marantowate są trudne w uprawie? Podzieliłem grupę marantowatych na 4 grupy i oceniłem moim doświadczeniem trudność uprawy tych ciekawych roślin. Oczywiście do grupy tej należy wiele ciekawych odmian i gatunków, ale przede wszystkim dzielimy marantowate na takie 4 podgrupy, powiedzmy. Pierwsza z nich to stromante. Stromante, piękne rośliny o takich podłużnych listkach. Tu akurat stromante Magic Star. Trio Star, przepraszam, bo Magic Star ma zielone liście. To jest stromante Trio Star o pięknie, mocno wybarwionych liściach. Roślina według mnie nie jest aż tak trudna w uprawie. Rośnie dosyć dobrze, wystarczy, że zapewnicie jej odpowiednią wilgotność, lekko kwaśne podłoże i będzie pięknie sobie rosła. Dodatkowo oczywiście, jak to wszystkie marantowate, ruch liści to jest dodatkowy atut dla tej grupy roślin. No i bardzo często wybieracie właśnie marantowate z różnymi przybarwieniami, to jest też dla nich na plus. Więc myślę, że stromante to roślina z grupy z rodziny marantowatych, która jest dosyć łatwą w uprawie.
troszeczkę może trudniejsze według mnie. Oczywiście to są tylko moje spostrzeżenia, moje opinie. Oczywiście może macie inne doświadczenia, więc napiszcie w komentarzu, jakie wy macie doświadczenia w uprawie marantowatych, co wam rośnie, a co wam nie rośnie. Ktenante. Ktenante lubersiana w odmianie variegata czy golden mosaic. Czasami możecie spotkać też taką nazwę tej rośliny. Ktenante to też rośliny bardzo łatwe w uprawie. To rośliny, które w tropikalnych lasach, w Ameryce Środkowej czy Ameryce Południowej rosną sobie tak jak chwasty. Po prostu porastają po szczycie lasów deszczowych. Tam mają odpowiednią wilgotność, dosyć mało światła i w takich warunkach rosną bardzo dobrze i bardzo dobrze się czują. Ktenante w odróżnieniu do stromante jest rośliną troszeczkę wyższą, dorastającą do nawet 2 metrów wysokości. Tak jak w przypadku stromante, troszeczkę niższa jest ta roślina do około metra wysokości, a ktenante do około 2 metrów. Także tą roślinkę też możecie zgarnąć o 10% taniej. Zerknijcie sobie na florencemarket.pl do naszego sklepu internetowego. Tam to wszystko jest. Oczywiście wszystkie rośliny, o których mówię, znajdziecie w opisie tego filmu. Więc tak, stromante, roślina bardzo łatwa w uprawie, jeżeli chodzi o marantowate. Ktenante, roślina też łatwa w uprawie. Maranta. Maranta, roślina z rodziny marantowatych, która według mnie jest troszeczkę trudniejsza w uprawie, jak na przykład ktenante i stromante. Na przykład maranty z grupy kerczowena, które mają pokrój lekko przewieszający i to właśnie jest główną cechą marant, że one właśnie się przewieszają. Ważne jest, aby uszczykiwać końcówki marant, bo wtedy uzyskacie fajną, gęstą kopułkę i pędy maranty nie będą się wyłamywały w żaden sposób, więc maranty uważam za troszeczkę trudniejsze w uprawie, ale też jak najbardziej poradzicie sobie, jeżeli macie jakiekolwiek doświadczenie w uprawie tych roślin. No i uważam, że Calathea, czyli Goepertia, roślina z grupy marantowatych, która według mnie jest najtrudniejsza w uprawie, będzie wymagała naprawdę wyczucia w podlewaniu. Cała grupa Calathei, Goeperti, to według mnie rośliny dosyć trudne w uprawie, ale piękne. Oczywiście poradzicie sobie doskonale z tymi roślinami, jednak pamiętajcie o tym, żeby przede wszystkim zapewnić im odpowiednie podłoże, lekko kwaśne, przede wszystkim odpowiednią stałą wilgotność podłoża, żeby nie przesychały te rośliny i przede wszystkim to, aby zwiększyć wilgotność powietrza w okresie zimy, kiedy to powietrze jest suche. Jak dacie radę ogrzać w tym roku domy i temperaturę podniesiecie powyżej 20 stopni, to będzie bardzo dobrze, więc teoretycznie temperatury powinny być lepsze dla roślin w tym roku i powinny wam rośliny lepiej rosnąć. A jak zagrzejecie wasz dom powyżej 20 stopni, no to wtedy to powietrze by się będzie mocno wysuszało, więc pamiętajcie, aby używać nawilżaczy powietrza, bo rośliny wtedy będą się czuły po prostu bardzo dobrze. Za mną przede wszystkim spora grupa Calathei. Tych odmian tutaj macie bardzo dużo. Calathea, Goepertia, rośliny dorastające do około metra wysokości, o przeróżnych pokrojach, o przeróżnych fakturach liści i przede wszystkim o przeróżnych kolorach liści. Zobaczcie, Calathea orbifolia to jedna z Calathei, która ma naprawdę ogromne ulistnienie. Jedno z największych z tej grupy liście mogą sięgać nawet do 0,5 metra średnicy w odpowiednich warunkach. Rośliną taką, która uchodzi za kolekcjonerską z tej grupy, czyli Calathea warscewici. Calathea warscewici, roślina o takich jedwabnych liściach, dosyć wysoka, dosyć duża roślina o podłużnych listkach i przede wszystkim pięknym ubarwieniu. To roślina, której nie należy zraszać po liściach ze względu na jej aksamitną fakturę liści. Kolejną rośliną, która jest ciekawą odmianą, to Calathea goepertia argenta.
ciekawa ze względu na jasne przebarwienie środkowej części liści. Oczywiście spodnia część blaszek liściowych kalatei przeważnie jest ciemna po to, aby po prostu absorbować więcej światła z zewnątrz. Dosyć popularną i ciekawą rośliną jest Calathea goapertia white star. Ze względu na to, że ma piękne barwy liści, dolne liście wybarwiają się w kolorach czerwieni, górne są jasne, dosyć ciekawie to wygląda. Inną popularną Calatheą z tej grupy będzie na pewno Calathea goapertia zebrina. Bardzo podobne liście ma jak Calathea warscewici, też takie właśnie aksamitne, więc też musicie ograniczyć troszeczkę podlewanie tej rośliny od góry, czyli polewanie ją po liściach. To na pewno nie będzie jej służyło, mogą wtedy wychodzić jakieś plamki. Ta wilgotność powietrza, jeżeli będzie też za duża i zbyt długo się będzie utrzymywała wilgoć na liściach, też nie jest to super, także musicie starać się Calatheę zraszać, ale z nastawieniem, że te liście będą dosyć szybko przesychały. No i oczywiście Calathea White Fusion, czyli jedna z najbardziej kolekcjonerskich roślin z tej grupy. Calathea White Fusion to roślina dorastająca do około pół metra wysokości i przede wszystkim wyróżnia się tymi wariegacjami. Jak to na roślinie z wariegacjami przystało, są to po prostu dosyć atrakcyjne, wielobarwne liście, które naprawdę robią fajną robotę, dobrze to wygląda. Jednak jest to dosyć wymagająca roślina. Tu akurat młoda roślina, dosyć niska jeszcze, ale z czasem oczywiście wyciągnie swoje liście na wysokość około pół metra. No i Calathea w odmianie Sanderiana. Piękne liście. Ciemne liście, przebarwiające się w takich paseczkach w kolorach różowych. Także polecam Wam serdecznie Calatheę. Aktualnie macie je w promocji, więc skorzystajcie z tego z kodem rabatowym marantowatym. Możecie sobie zakupić o 10% taniej. Ja chciałem Was tylko zachęcić do tego, abyście zerknęli sobie właśnie w promocję, bo zjechaliśmy z ceny na kilku kolekcjonerskich roślinach. Jedną z roślin, której cenę obniżyliśmy, na pewno jest filodendron z grupy Verrucosum. Ta duża roślina, zobaczcie, przeceniona jest o 50% aktualnie, więc możecie ją nabyć naprawdę w fajnej, niskiej cenie. Dodatkowo w środku znajdziecie kilka roślin, które są połączone razem w jednej bryle. Możecie sobie nawet je rozdzielić, aby po prostu pozyskać więcej sadzonek. Syngonia podophyllum, syngonium stopowcowe z grupy Red Spot czy Pink Splash. Młode rośliny, aktualnie jest ich kilkadziesiąt u nas na stronie, możecie sobie wybrać konkretną roślinę. Dosyć szybko rosnąca, bardzo łatwo rozmnażająca się. W ciągu roku z jednej takiej rośliny możecie pozyskać około 10 nowych sadzonek. To jest fajne dla osób, które będą zainteresowane w tym roku właśnie dzieleniem roślin i reprodukcją roślin. Także syngonia, bardzo fajne rośliny, łatwe w uprawie. Inną roślinką, która też cały czas pojawia się u nas w sklepie, jest Syngonium Motlet Mojito. Ta roślina tutaj na przykład z numerem 1. One są sfotografowane wszystkie i wrzucone do nas, do sklepu, na stronkę, także zerknijcie sobie. Syngonium podophyllum w odmianie Motlet Mojito. Piękne wariegacje na liściach, roślina z czasem wytworzy naprawdę dużo odrostów, które będziecie mogli sobie pociąć i po prostu zrobić młode sadzonki. Pojawią się też lada moment cisusy discolor, już rosną malutkie, na razie są w małych doniczkach, będziemy je lada moment przesadzać. Zamontowaliśmy im drabinki, więc zaraz będą się tymi wąsami łapały tutaj do tych drabinek, więc też zerknijcie na naszą stronę, jeżeli nie macie jeszcze cisusa discolor w takiej mniejszej wersji, to możecie sobie go teraz właśnie nabyć. Ostatnio padło takie pytanie, czy jest jakiś sposób na alokazję, żeby po prostu przetrwały. Tutaj alokazja Hello Beauty, bardzo często roślina nazywana taką samobójczynią, czyli po prostu kupujecie te rośliny, a one Wam po prostu nie chcą przetrwać. W przypadku alokazji czasami musicie być cierpliwi. W okresie zimy alokazja może zrzucać liście,
i w glebie pozostaną same bulwy. Ale te bulwy w glebie bardzo często zaczynają się dzielić i wytwarzać młode takie kuleczki wokół bulw, które są młodymi bulwami, z których wyrosną młode rośliny. Więc pamiętajcie, aby uzbroić się w cierpliwość, a to Wam wynagrodzi na pewno w postaci młodych roślin wiosną. Także nie zrażajcie się do alokazji, bądźcie cierpliwi. Oczywiście, żeby przechować alokazję w momencie, kiedy mają liście, pamiętajcie, aby zachować umiarkowaną wilgotność, nie przelewać tych roślin, bo one tego nienawidzą. A w momencie, kiedy te rośliny gubią liście, to przetrzymajcie bulwy. Możecie przetrzymać w doniczce w tej ziemi, ale pamiętajcie, aby nie przelewać wtedy tego podłoża, bo bulwy mogą zgnić. Możecie też takie bulwy wyciągnąć, przetrzymać w temperaturze około 15 stopni w lekko wilgotnym piasku. Kiedy ruszą na wiosnę, możecie je rozsadzić i mieć więcej okazów tych pięknych roślin. A ja mam dzisiaj dla Was jeszcze bardzo fajną roślinkę, jaką jest Discorea bulbifera, czyli pochrzyn cebulowy. Jeżeli szukacie roślin najszybciej rosnących, to właśnie pochrzyn taki jest. Zobaczcie, już się pnie tutaj wzdłuż tej podpory. My, kochani, nie dajemy za wygraną i próbujemy tutaj walczyć z tą rośliną w szklarni, ale bardzo ciekawa propozycja. Jeżeli szukacie roślin takich, które naprawdę szybko rosną, a pochrzyn cebulowy, czyli Discorea bulbifera, dorasta nawet do kilkudziesięciu centymetrów dziennie, więc jeżeli chcecie w ekspresowym tempie, żeby zarósł Wasze wnętrza, to jak najbardziej. Pamiętajcie jednak, że będzie potrzebował, o tutaj słychać nawet jakieś żaby. W okresie zimowym właśnie ściągają do nas do szklarni przeróżne gady i różne stworzonka, także jest tu bardzo czasami przyjemnie, bo można słuchać, jakie właśnie wytwarzają dźwięki. Pochrzyn cebulowy, sprowadzony do Europy z obydwu Ameryki, z Afryki, sprowadzony głównie po to, aby uprawiać go ze względu na wytwarzane kłącza, bulwy takie w glebie, które po prostu są jadalne. Tak samo jak bataty, zresztą podobne mają smak jak bataty, więc pochrzyn cebulowy głównie dlatego został ściągnięty do Europy. Roślina naprawdę ma ogromne liście, piękny kształt liści, mocno pnie się, także na pewno musicie zagwarantować jej jakieś solidne podpory. One u nas są właśnie w takiej wersji w doniczce z takim okrągłą podporą w kształcie koła, więc tak też możecie sobie je zgarnąć do siebie. Także pochrzyn cebulowy polecam Wam serdecznie. Kochani, ja Wam życzę dobrego wejścia w jesień, dobrego i ciepłego pobytu w Waszych cieplutkich domach, w otoczeniu pięknych roślin. Nie zapominajcie dbać o nie. Zostańcie z nami. Dziękuję, że subskrybujecie ten kanał, bo na pewno dowiecie się wielu ciekawych rzeczy odnośnie uprawy roślin. Też tymi informacjami będziemy się dzielić cały czas z Wami. Będziemy Wam pokazywać cały czas, co nowego w świecie roślin i jak sobie radzić z wieloma problemami związanymi właśnie z tym pięknym hobby, jakim są rośliny. Trzymajcie się wszystkiego zielonego i do zobaczenia już niebawem. Cześć!